Witajcie, cześć i dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się z pojazdu marki Hyundai. Jest to Hyundai i20 w dieslu 1.1 CRDI. Ile te koni ma? Nie wiem, koło 70 na pewno. No cóż, takie coś udało się zdobyć. Pewnie troszeczkę filmów będzie ponakręcanych z tym filmem. Jeżeli natrafiliście na ten film, to prawdopodobnie macie tego typu pojazd. Bądź jakąś tam podobną usterkę, która się pokryła gdzieś tam w przeglądarce i udało się Wam ten film mój odnaleźć. Otóż naświetlę Wam, żeby nie naciągać Waszego czasu oczywiście bardzo cennego, niezbędnego. W pojeździe jest uszkodzony silnik. Efekt jaki? Po zapaleniu silnika zaczyna się coś delikatnie stukać. Bardziej od tego stukania, które się pojawia po uruchomieniu silnika, towarzyszy bardziej pisk, coś popiskiwanie. I teraz przejdziemy do komory silnika. Więc tak wygląda ten silnik. Silnik trzycylindrowy. Jednostka niby dobra, się okaże, co zostało zrobione. Został zrzucony pasek, żeby ustalić oczywiście, któraś rolka, pompa wody, czy powiedzmy kompresor od klimatyzacji nie robi jakiegoś psikusa. Czy nasz tutaj alternator, który gdzieś tam sobie siedzi, o tu dokładnie. No, także te rzeczy na pewno problemu nie robią. Silnik zaczyna postukiwać. Jest w wersji uszkodzonej i bierzemy się za analizę, co tu się w ogóle wydarzyło. Także w pierwszej kolejności, od czego ja zaczynam, będę demontował miskę. I po zdemontowaniu miski pokażę Wam, jak to wygląda od dołu i czy faktycznie mógł być problem już na dole silnika, czy zakończy się na wyjęciu. Do zobaczenia. I spotykamy się już po rozebraniu miski. Więc tak, tutaj mamy przeciwwagę. To nie jest pompa, żeby ktoś wiedział, ponieważ jest to silnik trzycylindrowy. No i co, po spuszczeniu oleju okazało się, że jakieś małe odrobinki metalu leżą sobie na dnie koloru żółtego, czyli prawdopodobnie panewka. Idziemy na dół, natomiast tutaj wiele na aktualną chwilę nie zobaczymy, ponieważ panewki są jeszcze zakręcone, pozamykane. Także biorę się dopiero za rozkręcanie, tylko teraz pamiętajcie, jeżeli rozkręcacie panewki do analizy, ponumerujcie sobie je, bądź sobie spiszcie numery. Każda ma na sobie numer, gdzie to kurka jest widoczne. O, jest numer. I ten numer musi się każdy zgadzać ze sobą, żeby się nie okazało, że założyliście na przykład z pierwszego, założyliście na drugi czy na trzeci i tak dalej, i tak dalej. No dobra, biorę się za odkręcanie panewek i krótka analiza. Do zobaczenia. I spotykamy się już po wyjęciu, tak jak widzicie, części dolnej korbowodu. Dwa z tyłu, okazuje się, że dwa cylindry, pierwszy i trzeci, są ładne. Tu mamy ten trzeci. Można było, on jest tylko przybrudzony. Troszkę tam widać, że to pracowało, w końcu musiało. Natomiast niestety panewka środkowa, czyli cylinder drugi, ucierpiał. No i teraz jak to wygląda pod pojazdem? Lecimy, lecimy, lecimy. Więc to wygląda tak, że mamy pierwszy cylinder, nie wiem, czy będzie widać. Jest bardzo ładny, nieprzyłapany. Drugi cylinder, niestety panewka została obrócona. Także wał niestety do wyjęcia, łącznie z silnikiem. No i trzeci cylinder również jest ładny, nienaruszony. No to w tym momencie ślady to są takie z oleju, ponieważ jest niepowycierane. Ale wiadomo, to wszystko jest do zwymiarowania, ale widać po panewkach, że się nic nie wydarzyło niepokojącego. Natomiast niestety silnik trzeba będzie wyciągnąć, zrobić pełne wymiarowanie, szlif i dopiero do składania. Dobra, spotkamy się gdzieś tam w późniejszym etapie, jak będę gdzieś już coś, jakąś analizę robił. Także póki na razie, do zobaczyska.
I kolejny odcineczek, oczywiście tej samej części. Spotykamy się już po przygotowaniu. Otóż zapadła decyzja, że wyciągamy całą motorownię. Tak jak widzicie, cała instalacja została ściągnięta. Płyny zostały spuszczone. Wszystkie wiązki są przygotowane tutaj. Dostęp jest ładny. Jedyne co trzeba zrobić tutaj, żeby się później nie martwić, bo bez tego jest ciężko rozebrać całe podszybie. Rozbiera się łatwo, ściąga się wycieraczki, pióra, plastiki schodzą, potem jest już całość przekręcana, to tak dla potomnych będzie o wiele łatwiej. No i co? W tym pojeździe bardzo łatwo można wyciągnąć silnik wraz ze skrzynią biegów, także nie będzie rozdzielana. Tutaj jest na tyle dostępu dużo, że spokojnie w bok można uciec w razie by tam łapka nie chciała puścić. No i jedyne co w tym momencie pozostało, to tylko zdjąć węże jeszcze z nagrzewnicy, te które są tutaj oczywiście od strony silnika, i odkręcić rurę wydechową. I praktycznie rzecz biorąc silnik wychodzi do góry. Pominąwszy oczywiście płośki, które no niestety żeby zdemontować trzeba ściągnąć koła, spuścić sobie przed olej. I od razu dla wszystkich, jeżeli będą mieli konieczność taką, żeby takie coś zrobić, płośki wychodzą na boki, tylko trzeba sobie wcześniej spuścić olej. No i wiadomo, później już bez płosiek silnik elegancko wychodzi do góry. Jest na tyle miejsca, zobaczcie, ile tutaj producent przewidział możliwości, jeśli chodzi o kwestię wyjęcia. Taka uwaga na rant szyby, bo ma dziwną konstrukcję, żeby sobie nie zahaczyć. Także praktycznie rzecz biorąc wszystko już porozpinane. No i dzisiaj już nie, bo zgłodniałem, ale jutro się biorę i po prostu wyciągam motorownię. Także jak wyciągnę, oczywiście żurawiem, wiadomo, nikt tego ręcznie nie wyciąga. Jak wyciągnę cały silnik, to oczywiście pokażę, jak to wygląda dookoła. No i później ewentualnie dalsze etapy, co z tym robimy. Także póki na razie dziękuję jeszcze raz. Dziękuję na dzisiaj i do zobaczenia później. Hej. I spotykamy się już dzień następny. Silniczek mamy wyjęty, tak jak widzicie, komora silnika. Wszystko ładnie, pięknie zostało zdemontowane. Tutaj sobie wisi silniczek. Teraz pozostało demontować osprzęt jego. I powoli brać się za rozbieranie. Także do zobaczenia po rozebraniu. I spotykamy się już, tak jak widzicie, po rozebraniu silnika, po wyciągnięciu jego. Co prawda mam bardzo mało miejsca, niestety tak się złożyło, ale tak. Wstępna analiza, zobaczcie, wygląda bardzo ładnie. Wałeczki są niezniszczone. Czy są na łożyskach przytarte? Oględziny dopiero po zdemontowaniu. Rozrządzik, jak widzicie, tu są jeszcze ślady oleju, żeby nie było. Tu jest nic nie wycierane. Wygląda to bardzo ładnie, czyli silnik był dbany. Wymiana oleju była dosyć częsta. No i tu bym się na początek nie cieszył, bo może się okazać sytuacja taka, że silnik był podlewany paliwem i paliwo sobie płukankę robiło, bo jak na diesla wygląda on bardzo ładnie, bardzo czyściutko, praktycznie rzecz biorąc jakby silnik pracował jak w benzyniaku, można powiedzieć. Także tak jak widzicie, wszystko zostało zdemontowane. Dobra, biorę się za przygotowanie i rozbieramy rozrząd. Do zobaczenia. No i więc tak, spotykamy się już oczywiście po rozebraniu silnika, bo za dużo czasu na nagraniu by to zajęło, gdybym Wam pokazywał całość rozbierania, rozkręcania. Tak jak widzicie, głowica tutaj leży już wstępnie tylko wyczyszczona. Korbowód jeden, niestety uszkodzony. V, jak się okazuje, siedzi tylko i wyłącznie, czyli uszkodzony jest na jednym czopie. Natomiast po zwymiarowaniu wyjdzie, czy coś się niepokojącego nie porobiło. Ewentualnie, wiadomo, jeżeli jest rozebrane, panewki już trzeba dać wszystkie w zestawie, bo wszystkie w zestawie pracowały, nigdy żadna nie odpoczywała. A tym bardziej, że zobaczcie, te zielone efekty to są już znaki, że coś niepokojącego zaczęło się dziać z innymi korbami. Tłoki są ładne, cylindry są ładne. Zaczyna grzmieć, więc nie będę przedłużał.
Natomiast powiem Wam jedną rzecz bardzo niepokojącą. Zobaczcie, tak wygląda filtr oleju z diesla. To nie jest filtr umyty, to nie jest filtr wyczyszczony. On jest najnormalniej w życiu czyściutki, jakby pracował w benzynie. No właśnie. Wyszło, że w oleju paliwa nie ma. Natomiast, kurczę, no niepokojący temat jest, dlaczego filtr jest taki czyściutki. Prawdopodobnie coś za nie mogło, a co za nie mogło, to oczywiście na wstępie to można tylko określić, że pompa olejowa, którą zajmiemy się później, będę analizował, rozbierał, pokazywał, co ewentualnie tak i tak dalej. Tu są wałki, które również nie ucierpiały, wałeczki są bardzo ładne, w stanie ładnym, łańcuszek jest ładny, czyściutki i przede wszystkim niewyciągnięty. Łańcuszek jest ładny, jak ustaliłem, był niedawno zmieniany. Także jedyny problem to jest tylko to, co się stało niepokojącego. Także wiadomo, że korba pójdzie. No i dobra, spotykamy się przy składaniu, czyszczeniu, ewentualnie jakiejś tam drobnej analizie. Do zobaczenia, na razie. I witajcie kolejnego dnia, bardzo pozytywnego. Świeci słoneczko, ja sobie siedzę, analizuję, robię. Słuchajcie, tutaj jest dekielek, który widzicie. To jest pokrywa rozrządu i w tej pokrywie rozrządu pod tym dekielkiem, o tym, który tu widzicie, znajduje się pompa olejowa, bardzo często pomijana przy jakichkolwiek naprawach, remontach tego silnika. Dlaczego mówiłem, że dzień bardzo pozytywny? Dlatego, że znalazłem usterkę, dlaczego silnik zatrzymał się na panewkach, a powodem tego, słuchajcie, co było. Wewnątrz tutaj tego korpusu, zaraz odwrócę dekielek, tu od tej strony, tu jest, wiadomo, słuchajcie, smog, prawda? Smog zasysa sobie olej. Ten olej jest tłoczony do zaworka. Jest zaworek ciśnieniowy, który utrzymuje to ciśnienie. I słuchajcie, co się wydarzyło niepokojącego. Ktoś, kto kiedyś, nie wiem, robił remont tego silnika, jakąkolwiek naprawę, drobnostkę, coś tam w każdym bądź razie było uszczelnione, robione, dostały się do silnika, o właśnie, tak jak to widzicie, małe zanieczyszczenia silikonowe, które zablokowały ten właśnie zaworek. O, tak jak widzicie, ten zaworek, to jest taki tłoczek, który sobie chodzi tu w środku. Siedzi sobie w środku, tutaj utrzymuje sobie ciśnienie i niestety się wydarzyła sytuacja taka, że dostały się te brudy pod sam tłoczek, który nie został uszkodzony, ale został zablokowany i mimo bardzo mocnej sprężyny, no niestety nie udało się odblokować, musiałem go cofnąć, wypchnąć sobie od tyłu tam, żeby zechciało to wyjść. Także widzicie, jest kawał sprężyny naciągającej, jest śruba, sprężyna i tłoczek, i ten tłoczek jest mocno dopychany. Ja tego tłoczka nie byłem w stanie wyciągnąć. Jak zrobiłem sobie wstępne oględziny, powierzchnia tam jest bardzo ładna w środku. Zresztą ona by nie mogła ucierpieć ze względu na to, że tam był wewnątrz silikon. Nie było piłki, ale niemniej jednak problem się zrobił. Dlatego, tak jak widzicie, pompa olejowa ma bardzo wielkie znaczenie. Ślady delikatne są. Widać, że ta pompa sobie pracowała, chodziła. To ja w tym momencie co prawda wyczyściłem, żeby zobaczyć, jak ta pompa wygląda. Ale nie można skrytykować. Widać tylko, że ta praca była. W końcu nie jest to nowe, ale nie jest to zryte, że tak przysłowiowo powiem. Przepraszam za te hałasy, ale tam coś odkręcają sobie. Także tak jak tu widzicie, to jest cała część robocza pompy, która sobie pracuje dokładnie takimi ruchami. No, także w każdym razie problem został zdiagnozowany. Dobra. Na tą chwilę tyle. Jak będę widział dalsze jakieś problemy, mankamenty, to będę się z Wami dzielił. Także w każdym razie widzicie czystość i dbałość. Prawdopodobnie sytuacja mogła być taka, że ktoś wymieniał ten dekiel, bądź odkręcał dekiel, wymieniał rozrząd, no i części tego silikonu, które nie jest uszczelniona ta część. Cholera, hałasują, nie? Część tego dostała się w jakiś sposób do środka, a jeszcze większe prawdopodobieństwo jest takie,
że to coś przedostało się tym kanałem, czyli ten kanał mógł być zasilikonowany, brudy zostały zaciągnięte, wpadły sobie kanałem do pompy, no i zrobiło robotę. Dobra, nie zatruwam, biorę się za czyszczenie i spotykamy się jeszcze później. Dzięki, na razie. Teraz taka cenna uwaga. Słuchajcie, przed nami, tak jak widzicie, są trzy dysze. To są dysze, które wtryskują olej natłoka od dołu. Od razu taka uwaga, wydmuchać trzeba, bo to trzeba, wiadomo, że opiłki się mogły zgromadzić w środku. Natomiast nie dmuchamy w tą rurkę tutaj, tylko dokładnie tu, ze względu na to, że tam jest śród i działający jako zaworek i działa tylko w jedną stronę, czyli tu dmuchamy i wydmuchujemy całość. Gdyby się okazało, że w drugą stronę wam powietrze przelatuje spokojnie, no to niestety musicie taką dyszę zdobyć, bo wyczyścić się, obawiam się, nie da, ze względu na to, że opiłki mogły ją na przykład zaklinować i olej nie będzie utrzymywał sobie ciśnienia. To jest taka cenna uwaga. I spotykamy się już oczywiście po szlifie wału. Blok, tak jak widzicie, jest tutaj przygotowany, wyczyszczony, nowe panewki już są tutaj położone. Wał został zrobiony, zregenerowany. W tym momencie leży sobie już na panewkach. Także biorę się w tym momencie za nasmarowanie panewek. Pamiętajcie, nie składamy panewek na sucho, tylko wał musi być położony na oleju. I tu dookoła tej powierzchni stosujemy środek uszczelniający bloki. Tutaj wszędzie stosujemy go dookoła, po to, by uszczelnić sobie blok, żeby nie było gdzieś tam wyciekł. Dobra, biorę się za zakładanie. A oczywiście pamiętajcie o odpowiednich momentach dobranych do parametrów silnika, bo każdy model silnika ma swoje dane katalogowe, jakimi siłami dociągamy śruby tutaj całego dołu. Także dobra, biorę się za skręcanie. No i więc tak, dolne ołożyskowanie jest już skręcone, wał się obraca, biorę się teraz za składanie tłoków i korby. Oczywiście, jakby ktoś potrzebował informacji, to są dwa rodzaje śrub, krótsze i dłuższe. Na te dłuższe śruby jest 25 Nm, później drugi stopień jest 90 stopni, drugi moment 90 stopni, no i krótsze śruby już mają od 32 do 36 Nm. Oczywiście zachowując kolejność ruchu według zegara. Dobra, biorę się za przygotowanie tłoków. No i więc tak, blok mamy już na dole skręcony. Wał sobie oczywiście siedzi. I teraz tutaj taka informacja. Tłok ma taką kropeczkę i wyżłobienia dwa na zawory. Więc ta kropeczka mówi o kierunku w stronę rozrządu. To taka informacja, która się może gdzieś komuś przydać przy składaniu, jeżeli sobie ktoś wyciągnął tłoki, a sobie nie sprawdził takiej informacji. I nie wiem, czy mówiłem wcześniej, czy nie, ale dodam. Moje tłoki były kąpane, czyszczone, co zresztą widać, powierzchnia zewnętrzna tylko w górnej części, może gdzieś tam jest tylko delikatnie, ale to nas bardzo nie interesuje. Natomiast w dwóch tłokach pierścienie olejowe były zapieczone i praktycznie rzecz biorąc stały, co było bardzo dużym powodem, że olej dostawał się i w komorę spalania i jednocześnie paliwo leciało w dół. Dziwny traf, że się złożyły dwie rzeczy, no ale tak się niestety złożyło. Dobra, biorę się oczywiście za wkładanie tłoka jednego, drugiego, trzeciego i jak już powkładam, no to spotkamy się ponownie po odwróceniu silnika. Dobra. I taki temat zapamięci. No mechanicy oczywiście wiadomo, że oni to wiedzą, więc nie muszą, a ci, którzy próbują po amatorsku sobie zrobić, musicie wyposażyć się w taki ścisk do pierścieni, bo niestety uszkodzicie sobie tylko pierścienie przy wkładaniu. Kosztuje to naprawdę dzisiaj grosze, a robi robotę. Dobra, biorę się za wciskanie. I oczywiście pamiętajcie o pewnej kwestii. Trzeba zawsze polać oleju, żeby na sucho tego nie wciskać tłoka, tylko robimy wszystko na mokro. I mamy, ok, skręcone korby. W tym silniku akurat jest 13 N na pierwszym etapie i drugi etap to jest 90 stopni. Jeśli chodzi o skręcanie korb, tak to wygląda, tłok na środku. Ci, co to robią na co dzień, pewnie skrytykują i powiedzą, ale to nieważne. Ważny jest efekt, że to będzie chciało chodzić. Dobra,
Biorę się za odwrócenie całego sprzętu i będę montował głowicę. No i tak, w moim przypadku głowica już siedzi. Częściowo sprzęt już jest poprzykręcany, tak jak widać. Rozrząd dekiel musi być w ostatnim etapie, dlatego że tu są bolce naprowadzające, więc nie ma możliwości, że założymy dekiel rozrządu, ten dolny, a nie założymy później reszty. Tak to wygląda póki co na razie. Co zrobiłem? Przykręciłem na razie dopiero dwa etapy. Pierwszy etap to jest 49 Nm, plus minus 2 oczywiście. Po pół godzinki minęło. Przykręciłem 90 stopni, no i w tym momencie go zostawiam co najmniej na godzinę czasu. Bo trzeci etap końcowy aż 120 stopni jest. Także do zobaczenia już po skręceniu. Pozwolę sobie jeszcze taki temacik mały naprowadzić. Pominę kwestię, że trzeba zestaw uszczelek nowych, które składamy, na tym nie zaoszczędzimy. Natomiast słuchajcie, jest taka rzecz. Jest taki malutki o-ring, ten, który widzicie. On idzie dokładnie w ten kanał olejowy, wkładany w tą pokrywę, która jest ta wewnętrzna pokrywa rozrządu, i może się czasem okazać, że to coś Wam ucieknie i niestety zrobi Wam małego psikusa smarowanie. Także uwaga na takiego malutkiego o-ringa, że trzeba zwracać na niego uwagę, żeby gdzieś tam nie zaginął. No i tak, na jakim jestem etapie? Za chwilkę będę się brał za ostatni moment przykręcania, czyli 120 stopni. Jest to dosyć dużo, więc będzie mi ktoś potrzebny, żeby mógł przytrzymać cały statyw. I tak wygląda rozrząd, który jest, znaczy rozrząd, obudowa dolna rozrządu, która jest przykręcona. Pompa oczywiście na nowych o-ringach. I dobra, z nogami się zajmiemy później. Nie będę w tym momencie niepotrzebnie zatruwał. Tak to właśnie wygląda. Tu jest jeszcze jedna śrubeczka, tylko ta do ciągnięcia. No i okej, biorę się za skręcanie tutaj tego, tak żeby potem móc sobie skręcać z powoli rozrząd łańcuchami. Także do zobaczenia za chwilę. I wszystko u mnie podąża do przodu. Głowica przykręcona, wałki już przykręcone. Wykorzystałem sobie moment, jak siedziałem, założyłem sobie już łańcuchy. Co prawda jeszcze nie ma w tym momencie ślizgów, nie ma jeszcze napinaczy założonych, ale tak jakbyśmy zobaczyli, tutaj mamy dwa znaki. Tutaj mamy znak, który się musi zgadzać. Tu musi znak się zgadzać. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pompa na aktualną chwilę jest nieustawiona, ale tak jak widzicie na pompie, tu gdzie ta biała plamka, tam jest kreseczka wytłoczona i ona musi się zgadzać tutaj z tą kropeczką. Drugi znak mamy tutaj na dolnym kole. Tylko oczywiście musimy sobie założyć klina. Tylko pamiętajcie, żebyście czasem nie zrobili sobie taką głupotę, że przykręcacie wałki na ślepo, a nieustawiony jest wał i idziecie kolizyjnie z zaworami, bo wiadomo, że zawory są już wciskane poprzez wałki. Żebyście czasem sobie takiego zwodu nie zrobili, czyli ustawiamy sobie wał na znaki. Na znaki ustawiamy sobie górne wałki, dopiero wtedy bierzemy się za przykręcanie wałków. Bo tak to normalnie dochodzi do kolizji, można sobie pokrzywić zawory. Dobra, biorę się za zakładanie ślizgów. Później w wyższym etapie będę, jak już obrócę sobie silnikiem, będę musiał dociągnąć tą śrubę, bo ona jest na aktualną chwilę tylko popuszczona, żeby kółko umożliwiło mi założenie łańcuchów. No także widzicie, jak to wygląda. Dobra, pozakładam i się spotykamy. No i tak, ślizgi już mamy pozakładane. Napinacze zabezpieczenia zwolnione. Tak to wygląda, pokazuję, bo czasem ktoś może chcieć sobie podglądnąć. W tym momencie silnik jeszcze nie został obrócony, dlatego te koła tutaj jeszcze w tym momencie nie zrównały się. One się wyrównają, jak zaraz obrócimy silnikiem. To samo zostanie do ustawienia tutaj ta zębatka. Tak jak widzicie, ona dalej stoi, nieruszana. Tak to właśnie wygląda. Później jeszcze Wam wytłumaczę, tam mamy znaczek do ustawienia przeciwwagi. Ale już na tym etapie można spokojnie
silnikiem zakręcić, dlatego w tym celu już wkręciłem tutaj śrubę, żeby można było silnikiem zakręcić do napinaczy, do tych hydraulicznych siłowniczków. Troszeczkę oleju wpuściłem, to co się dało. Zawsze one będą miały lżej na pierwszy start. Dobra, zakręcę sobie silnikiem, żeby się łańcuchy poustawiały. No i biorę się za składanie dekla. Górę już mamy oczywiście poskręcaną. Wszystko jest naoliwione. Pamiętajcie, na sucho nigdy tego nie kręcimy. Powałki potrzebują smarowania. Tym bardziej, jeżeli silnik będziemy uruchamiali, to nim on olej do niego pompa dopompuje, no to chwilę mu zejdzie. Dlatego ten olej jest bardzo ważny, żeby na starcie niestety, ale był, albo stety, nie? Dobra, kręcę i sprawdzam. No więc tak, rozrządzik został sprawdzony. Wszystkie znaki się wskazują. Wszystko się ponapinało, jak książka pisze. Tak jak widać, koło pompy zostało ustawione. Śruba przekręcona, napinacze zwolnione. No i biorę się w tym momencie za położenie masy uszczelniającej na dekiel. Uszczelniacz oczywiście wału, ten przedni, który jest nowy, założony. Także biorę się za składanie i skręcanie, a potem dopiero góra. I tak to właśnie wygląda. Budowa rozrządu już jest skręcona. Nie chciałem Wam zatruwać tak przez cały czas, bo wiadomo, że ciągłości filmu i tak nie ma. Dekiel już jest górny uszczelniony, uszczelka nowa założona. Tak to właśnie wygląda. Silnik tu już jest poskładany, rozrząd sprawdzony. Tylko niestety kurka wodna. Kupiłem masę uszczelniającą. No i ktoś chyba dał dupy za przeproszeniem, bo już któraś z kolei puszka, która robi... I co robi? Po prostu pluje, cholera jasna. Nie wiem, producenci teraz wszyscy spadają na psy. Dobra, tak to właśnie wygląda. Biorę się teraz za składanie tutaj tej części z kołem pasowym, kołem tutaj do paska. No i biorę się oczywiście za demontaż silnika, podwieszenie go, założenie uszczelniacza tutaj tylnego, tego dużego, i zakładam skrzynię. Dobra, biorę się. No i tak, na moim etapie zostało mi do przykręcenia smok, tak jak widzicie, który krył bardzo wiele tajemnic. Bardzo wiele rzeczy krył sobie, które musiałem powyciągać. Całość już jest zmontowana. Łącznie z układem wtryskowym. Wszystkiego nie pokazywałem, no bo wiadomo, jak to leci, więc tutaj bez sensu, żeby ten film trwał 2 dni. Tu jeszcze jest taki bardzo ważny element, bardzo często mylony z pompą olejową. Otóż od razu sprostowanie, nie jest to pompa olejowa. Mimo że siedzi na dole w misce, tylko to jest normalnie w życiu przeciwwaga, ze względu na to, że to jest silnik trzycylindrowy, więc żeby bicia nie było, jest zamontowana przeciwwaga, która się kręci. Tutaj napędzana jest tym kółkiem z rozrządu. Natomiast tutaj mamy takie dwie krapeczki w tych żółtych polach. Jak znak jest z literką U na górze, to w dolnej pozycji mniej więcej na godzinie 6 znajduje się kropeczka. Nie wiem, czy to w tym momencie gdzieś tutaj będzie widać. O, jest chyba widać. I ta kropeczka ma się zgadzać. Między te dwie kropeczki ma tutaj wejść. No, także biorę się za złożenie przeciwwagi. Zakładam smoka. No i będę się brał za uszczelnienie miski. Także do zobaczenia za chwilę. I miseczka została złożona. Tak jak widać. Wszystko uszczelnione. Tutaj elegancko klej powypływał, uszczelniający bloki. Także myślę, że nie będzie jakiejś niespodzianki. Oby, bo to jest życie. W każdym bądź razie do jutra muszę pozostawić całość do wyschnięcia. Natomiast w międzyczasie idę się biorę za zawieszenie na żurawiu silnika. I muszę zamocować skrzynię, alternator, rozrusznik. No i przede wszystkim koło zamachowe, nie? I nie zapomnieć o uszczelniaczu dużym. Także póki co do zobaczyska na żurawiu. I spotykamy się już, silniczek wisi na żurawiu. Skrzynia biegu zmontowana.
Tego nie pokazywałem, bo to nie miało być częścią filmu. Podjeżdżam autem i biorę się za wrzucenie. Także myślę, że spotkamy się już przy próbie odpalenia. Do zobaczyska. I przed nami końcóweczka. Tak jak widać, silnik wrzucony, wszystko zmontowane. Idę robić próbę odpalenia. Wsadzę akumulator. Wiem, że pewnie nie będzie łatwo. Układ będzie zapowietrzony, ale pamiętajcie, pięknie to tylko filmy pokazują, że wsadził akumulator, trach, samochód odwalił od strzała. Nieprawda. Biorę się za odpalanie. Układ wymaga odpowietrzenia. I teraz wsiadłem sobie do środka, chwilkę sobie pochodził. Uzyskał temperaturę, wtryski już się prawie zaadaptowały, jeszcze nie do końca, ale tak jak widzicie, pojazd już sobie ładnie pracuje. Także miłego oglądania było, co dobre to się skończyło. Także róbcie mechanikę, nie bójcie się napraw. Jak potrzebujecie porady, wiecie gdzie napisać. Mniej usterek Wam życzę. Mniej napraw, no i więcej jazdy oczywiście. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.